wspaniały wóz strażacki to efekt wspaniałej współpracy pomiędzy gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną w Trębkach Nowych. 170 tysięcy kupiliśmy auto warte 750. Trzeba powiedzieć, że ta współpraca była oparta na zaufaniu przede wszystkim, ale na uporze w dążeniu do celu, bo to jest bardzo ważne. I przy zaufaniu Rady Gminy Zakroczym i przy takiej współpracy mamy dzisiaj taki efekt. Dlatego takie jedno zdanie, stare jak świat. Zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje i zawsze o tym pamiętajmy. Oczywiście to auto zostało zakupione i dzisiaj oficjalnie zostanie przekazane do OSP w Trębkach Nowych, ale ma służyć całej gminie Zakroczym. Na chwilę się zatrzymam, bo wiem, że w głowach druhów z innych OSP są myśli, są prowadzone gdzieś tam rozmowy w kuluarach. To kiedy my? Nie będziemy składać żadnych deklaracji i obietnic, ale proszę nam wierzyć, że wspólnie z Radą widzimy potrzeby i rozumiemy potrzeby i będziemy dbali o ochotnicze straże pożarne, bo ochotnicy to nie zawodowcy i trzeba tym bardziej doceniać ochotników. Kluczyki, korzystajcie. Natomiast, panie prezesie, nie byłbym sobą, gdybym nie zażartował na koniec. I pan dobrze wie, że burmistrz Zakroczymia liczy pieniądze i szczególnie publiczne pieniądze. Więc te środki z KSRG to ja poproszę w poniedziałek, dobrze? Przelewem na konto, dobrze? Bardzo proszę. Dzisiejszy dzień jest niezwykły dla naszej jednostki, miejscowości, ponieważ mamy pierwszy nowy wóz w naszej gminie, dający nam większe poczucie bezpieczeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Z różnych stron. Wspaniały dzień dla gminy, wspaniały dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych. Tak jak mówiłem wcześniej, wspaniały efekt świetnej współpracy w uporze dążeniu do celu, bo różne instytucje odmawiały dotacji, trzeba było walczyć o dotacje gdzie indziej, ale tak jak powiedziałem i podkreślam teraz jeszcze, współpraca pomiędzy urzędnikami przy jednomyślności i przychylności Rady Gminy, a OSP w Trębkach Nowych prezesem Maćkiem Dobczyńskim przyniosła taki, a nie inny skutek. Efekt jest taki, że samochód wart 750 tysięcy kupiliśmy z budżetu finalnie za 100, niecałe 70 tysięcy złotych. Także ogromnie się cieszę. Mam nadzieję, że będzie służył jak najdłużej. On jest tu w Trębkach, ale będzie służył całej gminie Zakroczym.